Razem z nami Rzecznik Rządu Rafał Bochanek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Pani premier, naprawdę nie ma telewizora w, w sali szpitalnej? Nie, w pokoju, w którym akurat przebywa, nie ma, ale na bieżąco jesteśmy w kontakcie, także wie, co się dzieje. Czyli nie tylko jest pan Rzecznikiem Rządu, ale też uchem pani premier. Pani premier dzięki panu wie, co się dzieje na świecie. No nie tylko dzięki mnie, ale kontaktuje się również ze swoimi najbliższymi doradcami, kontaktuje się z innymi ministrami, którzy na bieżąco ją odwiedzają i tak szczerze powiedziawszy, mam takie wrażenie, że pani premier chyba nie może się. Doczekać, kiedy wreszcie opuści łóżko szpitalne No szpital... właśnie pytanie, kiedy to nastąpi? Prokuratura podaje dziś, że według biegłych niesprawność pani premier potrwa powyżej siedmiu dni. Czy to znaczy, że bata szydło będzie w szpitalu co najmniej do końca tygodnia, żeby te siedem dni minęły? Ja tego nie wiem, natomiast, bo to zależy oczywiście od lekarzy, czekamy cały czas na opinię lekarzy w tym zakresie, kiedy lekarze pozwolą pani premier oczywiście wyjść ze szpitala, to wtedy to oczywiście nastąpi. Pani premier tutaj całkowicie podporządkowuje się specjalistom, bo to oni dbają najlepiej i wiedzą, co najlepiej jej pomoże, aby wyzdrowieć już w pełni i wrócić do pełni sił. No Pan zapewnia, nic poważnego się nie stało, są tylko stłuczenia, są otarcia, no a z drugiej strony słyszymy o tych co najmniej siedmiu dniach niesprawności pani premier. To się ze sobą nie kłóci? Ja nie wiem, na czym prokuratura się w tym momencie opiera, natomiast na ja, się opieram na opinii, ja, się opieram, ja się opieram na opinii lekarzy. To jest tak, panie redaktorze, czasami zwykłe stłuczenie boli bardziej, jest bardziej, bardziej do skwiera, niż na przykład złamanie. Dlatego być może to stąd wynika. Natomiast poczekajmy na decyzję lekarzy. Wtedy dopiero będziemy mogli stwierdzić, kiedy rzeczywiście pani premier opuści szpital. Tak jak wszyscy wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć, pani premier czuje się całkiem nieźle, a z każdym dniem coraz lepiej. A czy gdyby Bata Szczodło nie była premierem, tylko przeciętnym pacjentem, też spędziłaby w szpitalu tyle dni? No tego właśnie nie wiem, panie redaktorze. Ja myślę, że również tutaj jest pewna przezorność lekarzy i myślę, że Pani właśnie premier jest w szpitalu, ta... dlatego że jest panią premier. Tego nie wiem do końca. Natomiast być może niektórzy tak to odbierają. Rzeczywiście może lekarze przykładają się tutaj do, do tego leczenia bardzo i mam nadzieję, że oczywiście rzeczywiście pani premier, jeżeli wyjdzie ze szpitala, będzie właściwie będzie, będzie zdrowa, będzie w pełni sił i a będzie. Myślę, mogła... że Pan powie, że każdy pacjent w Polsce jest równo traktowany i każdy wiem, może samą. Wiem, do czego e, Pan zmierza. Bo Opieka. chodzi o ustawy oczywiście zdrowotne, które dzisiaj były omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów, i one oczywiście będą omawiane no w rzeczniku. Kierowca reforma służby zdrowia, Od wypadku nie uciekajmy. Kierowca Sajczen to podejrzany spowodowanie wypadku, nie przyznał się do zarzutu, który stawia mu prokuratura, a wcześniej szef MSWIA, Mariusz Błaszczak, mówił o tym, że Sebastian K. jest winny. Panie redaktorze, ta sprawa jest rzeczywiście teraz kompleksowo badana przez prokuraturę. Policja Małopolska również pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy. Także I Mariusz Błaszczak na, na etapie tego badania powinien na powiedzieć, to, co się w tej zwinny winny był kierowca Fiata, kierowca Sajczęto nie prawo. Przesądzajmy, nie przesądzajmy, niczego nie przesądzajmy. Ale mnie najbardziej, najbardziej, panie redaktorze, martwi to, że ta sprawa instrumentalnie jest wykorzystywana przez polityków opozycji. Instrumentalnie jest również wykorzystywana ta osoba, ten młody chłopak 21-letni, który brał udział w tym wypadku. Ale to nie jest nie. instrumentalne traktowanie, kiedy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi, winny był kierowca Fiata, albo kierowca Sajczęto złamał prawo. W podobnym tonie wypowiada się Jarosław Kaczyński, który mówi, to nie jest Panie tak, żeby ktokolwiek tutaj zawinił, poza tym młodym człowiekiem, który przecież też nie miał złych intencji. W swoich wypowiedziach ci politycy również zwracają uwagę na to, że postępowanie trwa i poczekajmy na ostateczne ustalenia prokuratury, ostateczne ustalenia śledztwa. Ale kiedy mówią, dopiero, że to kiedy... on jest winny. Panie redaktorze, to czy ktoś jest winny czy nie, w Polsce należy do kompetencji sądów i to sądy orzekają, kto ponosi winę w tego typu sprawach. To w takim razie, czy pani premier zwróciła uwagę szefowi MSWIA, że nie powinien zastępować sądów polskich? Panie redaktorze, u nas nikt nie zastępuje sądów w Polsce. Sądy są niezależne, sądy działają samodzielnie i tak naprawdę powinniśmy poczekać na, na zakończenie postępowania prowadzonego przez prokuraturę i małopolską policję. Wtedy, kiedy, kiedy będziemy mieli kompleksową wiedzę na temat tego, co rzeczywiście się wydarzyło, a nie będziemy angażowali w to polityków, bo przede wszystkim, a minister powinien przede poczekać? wszystkim politycy opozycji, platformy a minister Obywatelskiej Właszczak i nowoczesnej poczekać? powinni trzymać się z dala od tej sprawy i pozwolić śledczym, po, i policjantom pracować spokojnie nad tą sprawą, tak aby kompleksowo wyjaśnić wszelkie okoliczności tego wypadku. Nam zależy na tym, aby ta sprawa rzeczywiście była rzetelnie, obiektywnie, obiektywnie wyjaśniona. Właściwe były słowa ministra Błaszczaka o pracy adwokata kierowcy Sajczęto. Szef MSWiA stwierdził, pan Pociej włącza się w akcję dotyczącą tego, żeby podważyć ustalenia, pierwsze ustalenia świadczące o tym, kto spowodował ten wypadek. Wiem, no to jest stwierdzenie faktu. No, prawda jest taka, że taka jest rola adwokata. No, adwokat reprezentuje swojego klienta, jest prawo do obrony. 21-latek lat, 21 może skorzystać z adwokata, i on reprezentuje taką linię. To jest jego naturalne, konstytucyjne prawo. Stoimy na gruncie prawa. Tyle, i że rano pan, ma... panie y, rzeczniku, mówił o tym, że są rodzinne powiązania między panem mecenasem a senatorem Platformy Obywatelskiej. No, y, no takie są. Takie są. I, ale Pan podawał to jako przykład właśnie tego, że ten mecenas podważa fakty, które ustala e, prokuratura, podważają, e, ustalają śledczy. Y tak, taka jest rola. Panie redaktorze, panie redaktorze taką, taka jest właśnie rola adwokata. Adwokat ma, ma obowiązek reprezentować swojego klienta, a klient ma prawo do obrony i z tej obrony oczywiście korzysta. Natomiast to, kto reprezentuje tego pana, no to to już jest sprawa druga. Ale Warto zwrócić uwagę na powiązania polityczne. Pan, apelował właśnie pan o to, żeby politycy opozycji trzymali się od tej sprawy z daleka. I właśnie, a wrzutka, i właśnie o tym mówię. O to, pan dokonał, nie jest dokładnie tym samym. czego pan chce, żeby tego nie było? Potrzebnie angażuje się tutaj najbliższa rodzina jednego z senatorów platformy obywatelskiej w tę sprawę. Panie rzeczniku, przekazał Pan Pani premier, że media wciąż interesują się Bartłomiejem Misiewiczem. To już jest naprawdę zakończona sprawa. Ja no, nie chciałbym tego komentować. Pan jest Bartłomiej kolejny Misiewi film pokazujący, czy... jak żołnierze oddają honory Bartłomiejowi Misiewiczowi i nazywają go ministrem. To jest przed jakiegoś czasu. Okej, okay, to wiesz, że pan minister Macierewicz nie tak dawno mówił dziennikarzom, że tylko raz doszło do meldowania się panu Misiewiczowi jako ministrowi, czy tak nazywanemu, no i że nigdy więcej się to nie powtórzyło. Dziś już wiemy, że to nieprawda. Są być przynajmniej może... dwa takie przypadki. Panie redaktorze, być może miał informację tylko e, o tej jednej sytuacji nie za każdym razem pan minister Macierewicz wyjeżdżał poza Warszawę ze swoimi pracownikami. Ktoś ciężko może to, go wprowadził ciężko, w błąd. Panie redaktorze, ciężko mi tę sprawę komentować. Proszę pytać o komentarze w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiemy, że pan minister Macierewicz potępił tego typu zachowania i nie powinno do takich sytuacji dochodzić. A czy pani premier jest zadowolona z decyzji, które podjął pan minister Macierewicz w sprawie Bartłomieja Misiewicza? Panie redaktorze, dobór pracowników w poszczególnych resortach należy do kompetencji poszczególnych ministrów i to oni dobierają sobie Kadry, tak. dobierałem doradców, dobierają rzeczników. Mówiła o tym I pani pan... premier w studiu RMF FM i mówiła tak. Pan minister Macierewicz jest szefem Bartłomieja Misiewicza i to on podejmuje decyzje dotyczące swoich pracowników. Natomiast rozmawialiśmy również na ten temat. Myślę, że pan minister Macierewicz już takie decyzje podjął. No, ja również myślę, że taką decyzję już podjął. Pan I, pan, misie, i czy pani tym, premier jest zadowolona z tego, że minister Macierewicz Zobaczymy, wciąż... co się później będzie działo. Czy, pan, czy pani premier jest zadowolona z tego, że minister Macierewicz wciąż współpracuje z Bartłomiejem Misiewiczem? Panie redaktorze, to nie jest kwestia zadowolenia pani premier, bo tak jak powiedziałem, e, poszczególni ministrowie sami sobie dobierają swoich e, współpracowników i trudno, żebyśmy ingerowali w skład e, poszczególnych resortów, w dobór kadry w poszczególnych resortach e, na różnym szczeblu. No, Wicepremier Gowin mówił w tym studiu, że gdyby premier chciała, mogłaby bardzo krótko przeciąć tę sprawę i odwołać Bartłomieja Misiewicza. Tak jak powiedziałem, pani premier nie angażuje się w sprawy kadrowe w poszczególnych resortach. Czy Centrum Informacyjne Rządu szanuje dziennikarzy? Nie mam nadziei, że tak. 7 grudnia wysłałem do Centrum Informacyjnego rządu zapytanie w imieniu redakcji RMF FM. pytałem o rządowy lot Londyn-Warszawa. Minęło 10 tygodni, odpowiedzi brak. Mimo rozmów telefonicznych, mimo kolejnych listów z prośbą o jakąkolwiek odpowiedź. O to ciekawe, to bardzo ciekawa informacja. Szkoda, że pan redaktor do mnie nie zadzwonił. Przecież pan redaktor ma. Mam do mnie dla pana numer telefonu, te maile, bardzo proszę, proszę ja sobie zepnąć. oczywiście jest zabiorę. cała korespondencję. Bardzo dziękuję. Dziś Walentynki myślałem, pewno... że może dzisiaj dostanę odpowiedź od Centrum Informacyjnego rządu, na ale pewno zapozna... na pewno. Na pewno zapoznam się z tą sprawą i postaram się ustosunkować do tych maili. Między innymi o tym już teraz na rmf24.pl i w serwisie interia.pl serdecznie zapraszam. Dziękuję.